Witam ponownie ludziska w XCOM, albo XCOM jak to woli. Oczywiście kontynuujemy naszą rozgrywkę. Mam po swojej lewej stronie parującą herbatkę. Jest pochmurny dzień i zamierzam grać w XCOMa. Nie ma nic lepszego na świecie chyba. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodoba. W każdym razie, ostatnio nie było najlepiej. Troszeczkę poderpowałem sobie i schrzaniłem parę opcji, ale myślę, że dam radę. Mamy swoją ekipę, którą właśnie będę przeglądał i będę sprawdzał, co oni mają w swoim ekwipunku. Ponieważ wiem na pewno od was, komentarzy na YouTube i komentarzach, właściwie na livestreamach, że coś tutaj mogę pozmieniać. Przede wszystkim wiele osób mi powiedziało, że powinienem zmienić broń mojemu szturmowcowi na... z karabinu na karabin szturmowy. Właściwie to strzelby na karabin szturmowy. I tu się zgodzę, bo ta broń zdecydowanie jest bardziej uniwersalna. Ze strzelby mogę tylko strzelać z bliska, więc myślę, że nasz szturmowiec potrzebuje tego. Pancerz mamy tylko ten, niestety. Myślę, że to zmienimy później. Więc tak będzie wyposażona Funky od teraz. Zombie, co ty masz tutaj? Wyposażenie. Dobrze, ty masz skop, czyli tak jak chciałem. Karol, grenadier, co ty masz? Okej, okay, miotacz łukowy. Tak, karalek i karabin plazmowy, musielibyśmy to zbadać, żeby móc używać tego. Więc ty masz okej. Diego, wyposażenie. Apteczka, to by to zmienimy na skop. Z apteczki. To się bardziej przyda. Tauten, grenadier jest ranny na 5 dni, wyposażenie. Masz granat odłąkowy. To by damy apteczkę zamiast tego. Szkoda, że nie mamy żadnego gościa, który by mógł nam robić coś za medyka, czyli jakiegoś gościa ze wsparcia. To by też damy apteczkę. Kamizelka za nowym włókniem. Czemu nie mogłem tego dać na przykład Funky? Niech mi coś to wytłumaczy. A, bo to się daje zamiast granatu. Okej. Okay. Takie buty. Co to daje? Dodaje 2 punkty dodatkowego zdrowia. Funky zawsze jest w największych tarapatach. Jest pytanie, czy ja chcę poświęcić granat, który jest wyjątkowo skuteczny na kamizelkę znaną włókien. Chyba tak, zobaczymy, wykorzystamy to. Dobra, Harry Mason, co ty tutaj masz? Harry Mason, czemu cały czas mówię Harry? Tak jak w Let's Playu moim pierwszym. Sunderland, wyposażenia. Granat. Standardowy. Pies Nathan. Wyposażenie. Granat domkowy. Dobra, myślę, że tak drużyna moja musi wyglądać. Na razie, na początek. Zobacz pomnik. Sergaskin, zabitych 10, misje 4, nie zginął biedaczek, tak, to już oglądaliśmy. Nie musimy zatrudniać żołnierzy nowych. O, rany odniesione przez żołnierzy grają się dwukrotnie szybciej. Nieźle, mokra robota. No cóż. Chyba tutaj więcej nic do roboty nie mamy. Dział techniczny, bo tu przedmioty. Pistolet laserowy, nie. Pancerz skorupowy. To bym zbudował. Nie będę tutaj kłamał. Ile to kosztuje? 23 aż. Zbuduję 2. Nie wiem, czy nie pożałuję tego. Mam bardzo mało. Bardzo mało kredytów. Pokój sytuacyjny. Na szarym rynku może coś uda się mi zrobić. Kawałki broni, to nic nie kosztuje prawie. Może to sprzedam. Parę sztuk. Tak, żebyśmy mieli 20 w schowku. Tego 25. Potrzebujemy kasy zdecydowanie. Zwłoki sektoida. Nie wiem, co mi jest potrzebne tak naprawdę, a co nie. Sprzedaj. Trochę mi to zwróciło pieniędzy. Trochę uleczyło nasz budżet. Zobacz kredyty badawcze. Broń laserowa, okej.
co my mamy teraz? Lasery precyzyjne, czyli okej. Okay. Trochę chyba nie wydajnie robię badania. Tutaj już nic nie chcę, buduję instalację. Budujemy przekaźnik satelitarny. Generator zasilania by się przydał nowy, co? Bo już zużywamy 40 mocy z 43 dostępnych punktów. Rozpocznij budowę. Będziemy mieli bonus tutaj. Jeszcze bym warsztat zbudował, ale pewnie na to kasy nie będę miał. Właśnie. Okej. Okay. Co? Stopy metali są nam potrzebne. Najczęściej. Też przydałoby się ulepszać samolot, co? Zwłoki szybowca, to ciekawe. A no tak, szybowiec tam obcy. Zwłoki sektoida są nam potrzebne, zdecydowanie. Dobra. Fuh. Pokój sytuacyjny, jak to wygląda sprawa? Wystrzec satelitę. Możliwości łącz satelitarnych całkowicie wykorzystane. Niezbędne dodatkowe łącze. O cholera, nie najlepiej to wygląda. Japonia wygląda bardzo źle. Australia wygląda bardzo źle. Wow, sytuacja jest nie najlepsza. Okej. Okay. Żaden egipski prosi nas o 4 karabiny laserowe? Stary, skończę ci, wezmę 4 karabiny maszynowe. Ten początek tego przemysłu nie jest najciekawszy. Potrzebujemy więcej techników. Dobra, centrum kontroli. Skamy w poszukiwaniu aktywności. Doniesienia z całego świata wskazują, że aktywność obcych uległa zmianie. Obecnie dotyczy ona miast w każdym zakątku naszego kraju. O, to niedobrze. Zmienili taktykę. Ale dlaczego? Po co mieliby to robić? To wiadomość dla całego świata. Pokazują, że nic ich nie powstrzyma. Mamy kłopoty, ludziska. To jest scena jak z Niepodległości chyba. Jak zaraz rypnie. No tak, dokładnie, latające samochody płonące. To wielkie UFO, cudownie. Uciekajcie, apiszony. A cóż to za paskudztwo? Zanim było. O Boże. Ja już myślałem, że nie będę miał do czynienia z pająkami. Penumbra, Doom i teraz to. Terror w mieście Sapporo. To wyściskaj Rangera, no co mam zrobić? Będzie tak, że Todd Mason. Mamy snajpera. Szeroko zdjęło. Dobra, wezmę tą drużynę. Żółkowy scope, apteczka, nikt nie ma granatów, do jasnej cholery. Musimy mieć przynajmniej jedną apteczkę. O Boże, dobra, rozpocznijmy misję. To może się źle skończyć, jesteśmy źle uzbrojeni. Ale nieważne, zobaczymy bliska, będę się starał jak najlepiej. Mam nadzieję, że bitwa będzie pasjonująca. Jak już mówiłem, gra mi się bardzo podoba, co prawda moi widzowie nie rozumieją, że gram w nią pierwszy raz i mają... I dostawałem mi komentarze typu żal unsub, bungo, jesteś nubem, no ale takie życie, nie każdy. Kolejną misję przeprowadzimy w Japonii. Rozumiem. Mamy meldunek o aktywności obcych w gęsto zaludnionym centrum miasta. Zabezpieczmy teren i zminimalizujmy straty wśród ludności cywilnej. O, podchodźcie do cywili, żeby dokonać ewakuacji, tego jeszcze nie było. Zminimalizujcie straty wśród cywili. Zneutralizować wszystkich przeciwników. Okej, Japonia, rozpocznij misję. Musimy
musimy pokombinować coś z satelitami i tak dalej, ale mam za mało budżetu. To się źle skończy. Centrala tu wielkie niebo. Potwierdźcie przekazanie sygnału. Zespół uderzeniowy na pozycji w pobliżu miejsca zagrożenia. Czekam na potwierdzenie. Rozumiem, wielkie niebo. Uderzeniowy jeden dostał zielone światło. Waszym nadrzędnym celem jest ochrona tych cywili. Dobra. Będziemy chronić cywili. Wow, to nie wygląda najlepiej. Nie wiem, którą... O Boże, to się może źle skończyć, blisko nie będę kłamał. Tu mamy jakiś budynek. I tutaj jest... Czemu to są oznaczone? To są jakieś cywile najwyraźniej. Ktoś jest dostępny nam. Funky. Lady Funky. Zobaczymy, co tam jest przez okno, zaglądniemy. Ja widzę trzech cywili. Czterech cywili właściwie. Pięciu. Lady Funky. Mam nadzieję, że widzisz coś wewnątrz, więc będziesz na warcie. Okej. Karol. Idziesz do przodu. Nie widzę żadnych obcych jeszcze. Nie chcę ci na razie dawać dalej, więc zostajesz na warcie tutaj. Zombie. Zombie bombi. Strzał on jest uszkodliwiający, to jest jedna z umiejętności. Okej. Zombie bombi sprintem pobiegnie tutaj, co jest pewnym błędem. Diego, kolejny snajper. Strasznie dużo snajperów mamy, to jest zabawne. Tutaj staniesz. Mason. Nasz nowy rzutodziób, który pewnie zakończy swoją karierę po tej misji. Ty pójdziesz z Funky na tą flankę. Będziesz bronić cywili tam. Zobaczymy, czy to się uda. Aktywność obcych. Dobra. Mason. Czy jak tutaj się postawię, będę mógł uratować tego cywila? Zaraz się przekonam. Którędyś ty tam wbiegł, brachu? Mogę coś z tym cywilem zrobić? Nie, nie mogę. No cóż. Funky. Staniesz tutaj, będziesz osłaniać nas. Na warcie. Okej. Karol. Ty, brachu. Czołgisto. O cholera. Wejdziesz sprintem tutaj, będziesz nas osłaniał stamtąd. Zresztą też troszeczkę zeskautujemy teren. Nic się nie pokazało. Zombie. Ty wchodzisz na wartę, okej. Diego, jako drugi snajper, też będzie na warcie. Aktywność obcych. O-o. Co to do cholery było? Co to jest? Co się dzieje? Aha. O, cudownie, Funky, że spudłowałaś. Wszyscy spudłowali? No nie. No dobra, to nieważne. O Boże. Co to jest? Oni próbują kontrolować moich... mój umysł, czy co? Shit. Diego, może coś zrobić? Na przykład strzelić? 28% na trafienie tylko? Bierz ten strzał. Jest! Ładnie. Diego, ładnie. Funky. Dobra. Okej, okay, nie straciliśmy żadnego cywila jeszcze. To jest nowość. Diego, ty już nic nie możesz... Nie, to jest Mason. Okej, okay, fail. Mam dziwne wrażenie, że oni będą od tamtej strony do nas przychodzić, no ale ważne. Przesuniemy tutaj Funky i spróbujemy uratować tego cywila. Okej. Karol. Stawanie za samochodami jest złym pomysłem zawsze, no ale... To koniec nadziei. O, w mordę, co to jest? Karol, błagam cię, musisz to przeżyć. Brachu! Chyba mają wszystkiego po trochu. To jest tragiczne. Diego, ratuj dzień, błagam cię, stary. Oj, strzał w głowę musi paść. Za tego robala. Fuck.
zęby przesunąć tutaj. Ktoś ma ruch. Tak, cały ruch się zużył. A tu jest jeszcze szybowiec, którego nie zauważyłem wcześniej. Jak ja to zrobiłem? O matko, dobra, jest źle. Jest bardzo źle. Chyba stracimy Karola. Ale na pewno go stracimy. Straciliśmy jednego cywila już. O matko, to jest... będzie ciężka misja. Biedny Karol. Dobra, szybowiec sobie pojechał. I wrócił się, to ciekawe. Dobra, Diego, strzał. Zastrzył go, błagam się, bracie. Trafienie krytyczne się tym obrażeń, dobrze. Mason. Zaraz tego skubańca. Dobra, załatwione. Funky, Funky. Staniesz tutaj. Wszystko okej, biegnij do naszych. Strzał. Wal. Pięknie. Kaput. Kaput, dokładnie. Dobra, zombie. Zostajesz na warcie. Okej. Natura obcych. Może zabrzmi to nieprofesjonalnie. O matko. Karol się zamienił kogoś? Że ugryzienie zmieniło go w zombie. O, dobranoc cywilu. Kolejny zombie jak się pojawi. Wow, to jest paskudne. No Karola teraz będziemy musieli załatwić, cudownie. Trzecie funki. Nie, zombie jest. Nawarcie, które zabije zombie. To jest zabawne. 3 punkty obrażeń tylko. Yikes. To zaczyna być nieprzyjemne. Bardzo nieprzyjemne. Gdzie on idzie? Czemu ma tak dużo ruchu? Jeszcze jeden zombiak. Wow. O, w mordę. Ludziska, ta bitwa będzie epicka. Jeżeli to przeżyjemy... mam nadzieję, że ktoś doceni. Zostali jacyś cywile w ogóle w tym budynku? Tu jest jakiś skubaniec. Ale musimy się zająć, kurczę, zombiakami. Najpierw zatrzymy tego może skubańca, co? On jest chyba groźniejszy. Czy co? Nie. Diego. 79, 85. Wow, ciekawe, dlaczego on może stać... ma większą szansę na trafienie tego bliżej. Strzelimy do tego dalej. Co jest kompletnym kretyńską decyzją z mojej strony najwyraźniej. Wytykałem się! Dobra, zombie, ty też musisz oddać strzał w głowę. Spróbujesz tego ściągnąć? Ładnie. Dobra. Mason. Ty, Mason, kompletnie nie możesz... nie masz do kogo strzelać, naprawdę? Zostawimy cię na warcie w takim razie, na razie. Funky. O cholera. Ona może zostać zaatakowana przez Karola. To mnie martwi. Przenieś ją w to miejsce. Mam nadzieję, że od tyłu mi nikt nie zaatakuje. I zaatakuje Karola. Sorry, bracie. Bardziej mnie martwi to, że zaraz się nam amunicja skończy, będziemy musieli całą turę przeznaczenia przeładowania. A tu jeszcze co? Jeszcze jeden zombiak? Nie wiem czy... jak to się skończy, to ja nie wiem. Ładnie! Mason jest dobrym zawodnikiem, kurczę. Kolejny zombiak. Zachodzą nas od tyłu. Jest pewne. Dobra, trzeba tutaj tych cywili uratować. Znowu coś się dzieje dziwnego. Oj, chyba nie. Nie wiem, czy to przypadkiem nie jest...
talerz latający. Ratowano cywila, dobra. 3 do 5. Trochę przegrywamy z nimi. Tutaj jest trochę cywili. Panki damy tutaj. Zombie. Ty musisz przeładować swój karabin snajperski. Ty musisz też przeładować Diego. Mason, ile masz? Jeden strzał. O matko. Przeniesiesz się tutaj, jak możesz? Nie możesz. Muszę zobaczyć, co się dzieje za budynkiem. Poza tym muszę uratować jakiegoś cywila jeszcze. Zaryzykuję. Ustawię go tutaj. Mam jeszcze tam 3 cywili. Musimy ich uratować bliska. Nie wiem, czy od tego zależy powodzenie misji w dużym stopniu, ale musimy to zrobić. Kolejny zombiak się pojawi. Snajperzy muszą tamtą stronę utrzymać. Dobra, Funky. Biegnij na statek, głowa nisko. Funky, Funky. Ratujesz 2. Okej, okay, ładnie. Z 6 do 6. Snajperzy na warcie. Mason. Mason, bracie, co to jest? Czemu tego gościa nie mogę ratować? Nie wiem. Być może tutaj jak stanę, uratuję? Zobaczymy. Mam nadzieję, że Mason nie zginie. Już straciliśmy Karola. Się wystarczy. Dobra, co tutaj się pojawi teraz? Chyba ząbek idzie w moim kierunku. Cicho tam, słyszeliście coś? Wow. Coś tam jest. No coś tam jest, dokładnie, tylko co to jest? O cholera, nie! Wow, ludziska, nie wiem, czy to widzieliście, ale prawie się porobiłem w gacie. O Boże! Nie. To był błąd. O fuck. Harry, musisz stąd się wynieść, stary. Nie ma szans, żebyśmy cokolwiek tutaj zdziałali. Staniesz. O Boże, musimy stąd zwiewać. Uratowałem 5 cywili. Nie, 7 uratowałem, zostało 5 i nie uratuję, no nie ma. Zmiłuj się. Kurde. No szczerze to ja bym stąd uciekł. Zostawię Harego tutaj. Funky, ty też musisz się zmiewać. Ciebie tutaj poślę. Nie mam wyjścia. Zombie na warcie. Diego na warcie. Zobaczmy, co się wydarzy. Aktywność obcych, dobra, dawać. Pojawił się skubaniec. Dobrze. Dawaj Diego. Załatw skurczybyka. Pudło. Fuck. Cel nie został trafiony. Ojeju. Zombie, dawaj. Trafiony, dobrze. Strasznie twardy skubaniec. Musimy mieć lepsze uzbrojenie i to niedługo już. Tylko wykończymy w następnej turze na szczęście. Chyba zombiaki idą w moim kierunku. Matko, kolejny. O Boże, o Boże, o Boże, Diego! Off, pyterza. Funky. Proszę cię, powiedz mi, że możesz do kogo strzelić sensownie. Strzelanie w biegu chyba tego użyję. Tylko jak? Wiecie co? Zrobimy tak. Diego. Strzał. Na ciebie to strzał w głowę. Brałem cię, traf go. 57% szans, nie wiem dlaczego tak mało, ale go traf. Jest! Okej, to uratowało nam życie. Właśnie. Dobra, zombie, strzał. 84% szans, zabij. Dobrze. Smaż się w piekle. Dokładnie. 7 do 7. Czuję się, jakbym brał udział w jakimś meczu. Tam jest zombiak. Tam jest zombiak gdzieś jeden.
Tam jest jeden zamek. Funky, ty przeładujesz broń. Mogę siać! Tu jest jeszcze jeden cywil żywy. To jest niesamowite. O Boże! Słyszycie to? Nie wiem, co tu się dzieje. Dobra, Funky, strzał. 68% szans. Szybko strzelamy. Co to robiło? Już nie pamiętam. Aha, pozwala na oddanie dwóch strzałów do pojedynczego celu. Okej. Okay. Jeden strzał. Drugi strzał. Oj, niewiele mu to zrobiło. Zombie. Do ciebie należy wykończenie tego skurczybyka. Wow, spróbowałaś. To jest smutne. Diego, uratujesz sytuację, bracie? Uratujesz nie do końca, niestety. Nie mogę stracić Funky. O mój Boże. Gdzie ja go mogę ustawić, żeby... Może tutaj go ustawię. Będzie mógł strzelać. Brak dostępnych celów, naprawdę? Funky. Strzał w biegu. Dobra, myślę, że on nie dobiegnie do mnie jeszcze w tej turze. Też kurczę, nie wiadomo jak to będzie. Ktoś ma jakiś ruch. Mason na warcie. W takim razie się zostawię, może to nas uratuje. O, czy mi się wydaje, czy się tutaj zombie idzie w moim kierunku. Dobra. Harry, znowu ratujesz sytuację? Nie, podłujesz. Nie wyszło mi. No nie wyszło ci. Odmawiam, nie mam pestek. No i pod jego. Mamy straty. No, mamy straty i to jest duży problem. Jeszcze jeden. Zostajemy po dupie strasznie bliska. Jedyny cel, jaki jest dostępny. ...77% szans, 84%. Ten to w ogóle nie ma nawet amunicji w magazynku. Ile ich jeszcze będzie? Wykończ go. Dobrze. Brak amunicji. Lady Funky. 68% szans. Pestki się skończyły. Dobra. O matko. Ludziska, to jest chyba koniec. Okej, okay, mieliśmy szczęście teraz. Nie! Mieliśmy szczęście, okej, okay, jednak mieliśmy szczęście. Błagam cię, niech ci się skończy tura. Niech ci się skończy tura już, w tym momencie. Wymagam od ciebie tego. Okej, okay, dziękuję ci bardzo. Fuck. Lady Funky nie ma amunicji, ty. O kurde. Zombie. Może do kogoś strzelić stąd. 94% szans. Z pistoletu. Zadaje 2 punkty obrażeń. Prawda? Sensu poszalały. Mam nadzieję, że zombie nie zabija. Przez jeden strzał. Czy ja mam w ogóle szansę uciec od nich? Czy zombie jest wystarczająco daleko od tego dziadostwa? Strzał w biegu. Funky musi stąd spieprzyć. To już. O matko. 4 punkty.
Musisz to trafić, musisz go trafić, tylko że wtedy go ząbek zaatakuje. I to jest dosyć duży problem. Jak tutaj stanę, nie będę mógł strzelać do tego dziadostwa i on mnie załatwi w drugiej turze. Nie wiem, ile ząbek obrażeń zadaje. Chyba zaryzykuję i zostanę w tym miejscu i zobaczymy, czy Harry przeżyje. Nie mam pojęcia. Jeden punkt życia mu został. Tracimy Harry'ego. Okej, Harry przeżył, ale go ząbek wykończy. No i to jest tyle. Dokonaj stabilizacji za pomocą apteczki. Okej. Tylko że nie mam apteczki żadnej. Dziękuję za uwagę. Zombie. Nikogo, kurczę, nie możesz ustrzelić stąd. Oj, ludziska. Dobra, Harry chyba i tak już gryzie ziemię, co? Mam nadzieję, że oni oknem nie mogą wyjść. Schowam się tutaj. Przeładuj broń. Przeładuj broń. Dziękuję. Zombie, ty się na warcie ustawisz. I kurczę, modlę się, żeby się to udało. Idzie do mnie, skubaniec. Okej, zombie. Załatw skubańca. Fuck. Udło. Mamy mały problem. Nawet powiedziałbym, że mały to mało powiedziane. Liczba tur do śmierci 2. Co z tego, bracie, skoro ja nie mam apteczek? O, widzę, że miejsce na dysku się kończy.